Hej, witam was w drugim odcinku. W pierwszym właśnie nam kamerka nie nagrała z tego co widziałem, ale za to się gra nagrywa. Nie renderowałem, więc nie wiem jeszcze jak to wygląda w praktyce. Ale dobra. Przeżyliśmy pierwszą część. Jesteśmy w drugiej części. Prawdopodobnie to jest parter. Nigdzie tutaj nie widzę nic. Dobra, jest... Aha, rozumiem, że to jest ten kwatermistrz. A ty? To jest pewnie jakiś ochroniarz. Apteczki, czy coś tutaj więcej jest? A tutaj coś jest, jakaś książka. Dziennik bojowy, o widzicie. No dobra. To jest ten kwatermistrz, założę się. Ty jesteś nowym zwiadowcą. A, miałem podgłośnić. Kim mówił mi o tobie? To ja, nazywam się Crane. Bo ja słyszę fajnie tą... Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Ja fajnie te dialogi słyszę, ale wydaje mi się, że jestem za cicho. No właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Jakbyś wiedział, że to my. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Okej. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Dobra. Ja mam tylko jedno w głowie. O! Wskazówka. Każdego dnia w kwatermistrzu udostępni ci pewne przedmioty za darmo. Jeżeli zaczniesz ci brakować wyposażenia, odwiedź go koniecznie. Dobra, czyli codziennie muszę do niego tu przyjść. Apteczka, części zamienne, wytrych. O, wytrych mam. Fajnie. Umożliwia otwieranie zamków. Zardzewiały klucz francuski. To jest ten, co tam u góry zdobyłem. Okej. Okay. Trwałość 25. Czy się naprawił? Zanim wyjdziesz, wejdź do kwatermistrza. Okej. Okay. Wyjdź. Wyjdź. A weź. Dobra, czyli to wszystko mogłem wziąć od kwatermistrza. Super. Teraz chciałbym to sobie jeszcze wziąć. Noga. Czyli mam już dwie bronie. Coś tu jeszcze jest? Na tym piętrze? A ty ziomek? Co to jest? Nie, tutaj nic nie ma. A tu jest coś? Laptop! Nie, już myślałem, że laptop. Nie, coś tutaj się świeci, tylko to pewnie w pomieszczeniu obok. Dobra, zobaczmy. Aha, tu jest jakaś notatka. Jakaś notatka. Notatka numer 5, no dobra. W ogóle, co to są te notatki? Nie no, jak się włączało ekwipunek? Jeden tabulator, udaj się ze szczykiem do Zeina. A tutaj coś włączyłem. Zadania. Udaj się do Zeina. Mapa. Aha, to jest dobra. Tu jest mapa. Ekwipunek. Plany. Umiejętności. Coś tam pozbierałem, tylko że najgorsze to, najciekawsze to jest to, że nie wiem co z tym można zrobić. Czekajcie, oni mówią, żeby tutaj chyba zejść na dół. O, to jeszcze taką pukawkę. Ja miałem pistolet w ogóle, ktoś mi zakosił ten pistolet. No, chciałem się przytrzymać, żeby zejść. Obraziomek. A jest zepchnięte. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. No dobra. O, jakie słońce. No dobra, tak. Jesteśmy na zewnątrz. Dobra, nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Mam iść w tą stronę, tak? Skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć.
Nazywam się Crane. Tam jest punkt X. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. O, tam jest ta. Tam jest... I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skórki. Tam jest jakaś skrzynka. Bierzemy. Czy tutaj jest... A miałem się sprawdzić, czy w tym. Dobra. O, dobra, jesteśmy u góry, okej. Jest to tu, teraz gdzie? Tam jest X, ale jak tam się dostać? No to skoczmy tu. Czy tutaj jest coś? Jest skrzynka kolejna. Jakieś oszcze. To z tego można by było zrobić broń. Czy tego mogę przeszukać? Nie. To? Też nie. A tu są samochody. I są zombiaki też. No dobra. Wow. Shifta to powinien przytrzymać. No dobra. Jest. Okej. No fuck, 6 życia straciłem. Tu nic nie ma, tak? Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie nauczą się furgonetki. Tam jest skrzynka otwarta. Dobra, ale pusta. Otwieramy. No. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Hamden, jesteś tam? Szlak. O, jest doktorek. Miałem dostać szczepionkę. Czyżby on miał ten nasz plik? Nie, nie. Ale ma wielkie ikony. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna opóźnia nieuniknione. Tyle udało się GRE. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena, tak. Camdena? Tak. A co to jest Camden? Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Przedałaś mi ją na początku. Kolega, urządził w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać teraz mam nadzieję, że nie będę miał ataku. Wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Chyba się da. Nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Dobra, no to lecimy. Jakieś kolejne zdanie? Jestem już teraz zaszczepiony, no to mam nadzieję, że nie będzie żadnych... Kraken wysłał najlepszych ludzi, by pilnowali tego miejsca. O, ale uleczył mnie, przynajmniej mam stówkę. Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. No dobra. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'em. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Spike'em obok wozu Zira. Dostałem punkt doświadczenia. Czekajcie, jak tam się wchodziło do tych punktów. I chyba. I to jest ekwipunek. I teraz tak. Umiejętności. Masz punkt umiejętności do wydania. Wybierz jedno z drzewek. Okay. Drzewka, tak? Czyli o, to trzeba przytrzymać. Wskazówka poziom przetrwania daje ci dostęp do zdolności pomocniczych i planów i gadżetów. Aby zwiększyć poziom przetrwania, wykonywaj zadanie, pomagaj innym ocalałym i bierz udział w wyzwaniach. Im wyższy poziom twój poziom, tym lepsze wyposażenie znajdziesz w sklepach. Okej. Okay. No, muszę przytrzymać.
Trafiłem, dostałem pierwszy poziom przetrwania. Umiałem, naucz się wytwarzać najbardziej podstawowe narzędzia przetrwania. Wytrychy, petardy, proste gwizdki do rzucania i koktajle Mołotowa. Czyli mam jakieś nowe plany, rozumiem, tak? Nie? Aha, ja sobie tego nie... muszę to sobie nacisnąć. Czy chcesz wybrać tą umiejętność? Tak. Dobra. Aha, to mogę zobaczyć, jakie są następne. Pakowacz. Naucz się lepiej wykorzystywać miejsce w plecaku. O, to by było niezłe. Miecz pakowania. Dobra, czy tu jest napakowanie. Wspomagacze. Naucz się wytwarzać z roślin wspomagacze, które umożliwią ci walkę bez zmęczenia. Dłuższe bieganie, lepsze widzenie. O, widzicie, to genialne. Tu jest jakiś handlarz, ale tu nie mogę do tego dojść. Aha, na początku, początkujący. Zwiększ swoje umiejętności w targowaniu się. Żywiołowe gwizdki do rzucania. Czyli tutaj są fajterskie. Od piątego takiego poziomu mogę jakieś mieć rzemiosła. I kotwiczka do wspinaczki. Okej. Okay. Czyli powoli, powoli. To się wszystko zrobi. No, tych na razie nie dostałem jeszcze awansów, więc nie będę. Tylko co oni chcą? Mam pójść tam gdzieś, czekajcie. Trzymaj się z daleka od ludzi Raisa. Będą strzelać, gdy tylko. A tu jest koleś. Tutaj coś jest, tak? Ale nie mogę tego wziąć, muszę tego z tym pogadać. Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Okay. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny to są ci, co nas napadli na pewno na początku. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. To my pójdziemy w nocy. Następne zrzuty antyzyny lądują dziś po zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wrócisz, ja rozumiem, że to jest trial, więc nie powinienem zginąć chyba. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Dobra. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie ma. A ciekawe, czy to jest plecak ten, bo to jest bezpieczna strefa. Nie ma. Mam gdzieś tam iść. Przeszukuj śmietniki, szafki, zwłoki, bagażniki, samochody, ok. Skrzynie. Jakieś noże się tam znajdują. No dobra. No. Chciałbym z tego wyjść. A, tu jest, ok. Czyli mam po prostu przeszukiwać wszystko, co się da, ale nie jest w zasięgu zombich. Dobra. A teraz tak, jak ja tam mam się dostać? Nie no, biegniemy, te zombie są wolne. To tu jest jakiś kosz na śmieci. Póki nie ma tych zombiaków w okolicy, mógłbym go przeszukać. A nie chcę tu. Chciałem na dół tam zeskoczyć. A na przykład tutaj kosz. Dobra, zrobimy w śmieciach. Ale może coś znajdziemy. Części metalowe. Dobra, i lecimy dalej. Czy tu jeszcze jest to? Wygląda chyba na tak. Okay. Najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze czegoś nie da się. Dobra, tu jest pierwsza pułapka, okej. Okay. Ha! Zielone. Mamy.
Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Wejdźmy na dach, żeby nam tutaj jakieś zombie nie wyszło. Aha, są zombie. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Aha. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Dobra. Zajmę się tym. Ale nie pokazuje mi... A, tam mam iść, dobra. No dobra. Tylko takie chwytanie się blachy, to nie wiem, czy to jest takie rozsądne, powiem wam. Bo to bym sobie tak pokaleczył ręce. Dobra, gdzie ja tu mam iść? Teraz mam tam iść. Okej. O kurde, tam jest jakiś zombie, nawet dwóch. No dobrze. Trochę mi się wydaje, że mi się rozmazuje widzenie. Nie wiem, czy to ze zmęczenia. Już jestem blisko. To teraz... O kurde. A spróbujmy go zabić. O, kasę miał. O kurde, za dużo jest. No, zabili mnie. No dobra, straciłem, o kurde, 120 punktów przetrwania aż. No dobra. Czyli już wiem, że walka z zombiakami nie jest taka rozsądna. Gdzie ja jestem? Tutaj jestem, gdzieś w jakiejś bezpiecznej strefie. Kurde, szkoda, bo już miałem trochę tych punktów przetrwania. Tak, to straciłem tylko ich... I co najgorsze, trochę czasu straciłem. Myśmy zaczęli, no to za chwileczkę trzeba będzie kończyć. O kurde, wracajmy tutaj do góry. Dobra, spróbuję przebiec koło niego. Dawaj. Szybko się męczę. Tu jest spokój, tak? Może tu do góry. Jak się naprawia broń? R? A, R, czyli reload, dobra. A, jestem w bezpiecznej strefie, tak? Aha, bo to jest ta nasza centrala, dobra. W ogóle gdzie ja mam dojść? Mapa to pod M pewnie będzie. Aż kurde. Tam mam dojść. Tu jest przejście. No dobra, spróbujemy tam iść w linii prostej. Kurde, to są zombiaki. Dobra. Na razie jest spokój. Dobra. Jestem już niedaleko, już widzę. Tylko tutaj mi pytwieczką zabili. No dobra. Spróbujemy tędy przejść. Tu jest na dach, okej. Okay. Trochę odzyskałem punktów przetrwania. I taki każdy skok to widzę, że to zdycha. O kurde, tam są dwa zombiaki. Nawet więcej niż dwa. To może...
może pójdziemy tędy. Tu jest jakieś pomieszczenie. O, tu. O kurde. Biejemy stąd. Biejemy stąd. Pasowałbym jakiś dach szybko. O kurde. Nie. Uciekamy. Tu jest ten ambulans, dobra. Uff. Ej, oberwam od czegoś. No dobrze, jak tam się dostać? Tu jest kolejna ta. No dobrze. Czekajcie, mapa, jak ja tam mam wejść? Może bym jakoś koło nich przebiegł. Tylko nie widzę tam później. Dobra, próbujemy. Dobra. Uff. Dobra, kurde, Jade, jestem na miejscu. Tu jest jakiś... Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Wycofaj się. Dobra. Papierosy, no dobra. Alkohol, jest, alkohol. Ta rzeczy gazem by mi się przydała. No to użyjmy to. O kurde. Szlak, obawiam się, że dla niego już za późno. Cholera. Dobra. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. Klucz jakiś. Teraz szybko. O jest. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie dziennik. Co tu jest? Plan paralizator. O, widzicie, patrzcie, jakie fajne. Coś tu jeszcze jest. To wygląda jak ta moja ta. Okej. Okay. Użyj. No dobra, światło jest. Świeci się. Cholera. Jak ci idzie? Tu się zapisało, czyli tu moglibyśmy zakończyć, ale chyba jeszcze... Już prawie, daj mi chwilę. O, jest jeszcze skrytka. O, jest taśma klejąca, którą zostawiłem. Czyli można coś tutaj zostawić. Czegoś na razie nie będę potrzebował. Części mogą się przydać. Gwoździe mi się wydaje, że nie będą na razie potrzebne. Jedną taśmę klejącą mógłbym się pozbyć. Apteczki mam dwie, to okej. Okay. Mam petardy, jakiś klucz nasadowy. Obrażenia 30. O kurde, to ten klucz nasadowy jest dobry. Niezłe obrażenia robi. Noga 19. Rury. No dobra. Czy to co zostawimy, jak będziemy mieli z kimś, jakimś bossem walczyć? W ogóle jak się zmienia broń? Aha, już wiem, jak się zmienia broń. Dobra. To mogę tą rurką na razie walczyć. Czy coś jeszcze chcę zostawić? Nie wiem, czy coś z tego by mi się ten... Te papierosy. Do czego są papierosy? Chyba tylko do handlowania to można zostawić. Elektronika myślę, że zostawmy, żeby nam tego gdzieś się nie przepadła. Okej. Okay. Jakieś stroje mam nowe? Nie mam nowych strojów. Teraz jeszcze chciałbym... Dobra, lecimy dalej. Co mam dalej zrobić? Wejdź na dach budynku i skontaktuj się z GLE. No dobrze, na dach budynku. O kurde, ile ich jest? No dobra. Z rozpoznaniem umiejętności jakieś.
tutaj mam. Coś enter. Drzewko zdolności umożliwia. Aha, przytrzymaj, okej. Okay. Pierwsze co mogę zdobyć to jest unikanie ataków uskakując w bok lub w tył. Aha, czyli spację i ten. Teraz rzut judo. Wykonaj rozpęd atakując wrogów, by cisnąć nimi w okolicy, gdy wróg się tam. Okej. Okay. A w tą stronę? Wślizg. Możesz wykorzystać wślizg podczas sprintu. Dzięki temu możesz przedostawać się przez dziury w ścianach. O, to też może być fajne. Dobra. Co to jest? Regeneracja zdrowia. W miarę jak twoje ciało staje się coraz bardziej wysportowane, uzyskuje zdolność regeneracji zdrowia. O, to jest super. Kopnięcie wyskoku. Dobra, to będę później. Jak będę miał coś do wyboru. O, czekajcie, tam chyba coś w środku jest. O, coś na niebiesko tutaj się świeci. Coś tutaj się mi na niebiesko świeciło. Jest skrzynia. Aby otworzyć zamek wytrychem, używaj myszki do poruszania wytrychem, a do obracania zamka śrubokrętem. Jeśli wytrych zacznie wibrować, może pęknąć. Nie próbuj otwierać zamków na siłę. Escape. Dobra. Fuck. Możesz stworzyć nowe wytrychy używając części metalowych. A jak to się robiło? Pewnie w planach mam wytrychy. O tak. Mogę petardy też robić, ale nie mam nic do petard. Wytrychy mógłbym zrobić. Raz. Dwa. Dobra, dwa wytrychy. Zostanie nam się mi trochę tych części metalowych, może gdzieś znajdę po drodze. Koktajl momotowa, nie mam sznurka i do gwiazdek rzucania nie mam też sznurek. A paralizator? Broń podstawowa. Kurde, ile mi rzeczy potrzebnych jest, żeby zrobić paralizator. No dobra, spróbujmy jeszcze raz otworzyć to. Tyle czasu. Dobra, będziemy kończyli, bo tym jak to otworzymy. Fuck. O. Widzicie. Wreszcie. Słuchajcie, masz dwa te. O. Tytan. Pewnie się przyda. Zwykła rurka. Ale czekajcie, ta rurka chyba ma więcej powera. Wskazówkę. Wybierz F6. Posiadasz ulepszenie broni. Wybierz F6, aby ją ulepszyć. F6. Za pomocą ulepszeń możesz poprawić parametry swojej broni, zadawane obrażenia i trwałość, wytrzymałość, a także zdolności pomagają. Okej. Okay. Czyli to mam zwykła. Aha, mam tytan. Tytan ulepsza coś, dobra. To trwałość. Czyli wiecie co? Niezwykłą rurkę. A gdzie ja mam te wszystkie moje bronie? O właśnie, czekajcie, to. Czyli zwykła rurka. To daje mam, ile mam? O 19, to jest najsłabsze. Nie tak. Czekajcie. Noga od stołu. Zwykła rurka daje obrażeń 31. To daje 39. F6. Jakbym to chciał ulepszyć. No spróbujmy. Potwierdź F. Czy na pewno chcesz ulepszyć broń klucz nasadowy? No tak. Dobra, ulepszony. Ile? 39? To jest niby silniejsza broń. A nie to jest silniejsze. Klucz nasadowy.
To daje niby 39 obrażeń, no dobrze. Tutaj coś jeszcze jest? Nie ma, muszę iść dalej. No dobra, nie tędy. Czekajcie, miałem chyba kończyć ten odcinek. No tak, no to dzięki za uwagę. Tylko dojdźmy może jeszcze do tego, do jakiegoś punktu takiego, gdzie będzie nam zapisywało. Teraz co? Ja mam iść... Aha, mam na tamten chyba budynek wejść. No. O kurde. Dobra, jest. Udało się. Jestem w jakimś budynku. Tutaj. Mam wejść na samą górę tego budynku, rozumiem. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś to mam zrobić. Dobra. I tu. Jeszcze wyżej. Nie, jestem. Dobra. To myślę, że tutaj będzie koniec tego odcinka. Ukraine. Raportuj. Z pół godzinki już jest, pewnie. Spotkałem się z lekarzem. To naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? O, mam jeszcze jakieś punkty umiejętności. Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy mamy go śledzić. Wyniki, na wypadek, gdybyśmy się mylili. No dobra. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. Okej. Okay. I Crane. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Czyli czekajcie. Aha, te domki to są bezpieczne strefy. I uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. No dobra, to już będzie w następnym odcinku, a my jeszcze sobie tylko weźmiemy umiejętności. Aha, czyli ja tego uniku w końcu nie wziąłem. Dobra, teraz wziąłem dopiero. No to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!